Siema, dzisiaj mam dla Ciebie protipa, który być może trochę ułatwi Ci życie, a na pewno ułatwi życie mnie. Mam ogromny problem z wysyłaniem briefu do klienta. Mam kilka rodzajów treści, kilka rodzajów rzeczy, które dla klienta mogę zrobić. Nie robię wszystkiego. Co z Ciebie na copywriter, co nie robi wszystkiego? Mam ogromny problem, dlatego że cokolwiek dla klienta mam zrobić, muszę wchodzić w Google Docsy, wpisywać, co tam mam do zrobienia i albo znajdę, albo nie znajdę. Wpadłem na pomysł, żeby sobie trochę to ułatwić, przyspieszyć i przede wszystkim uporządkować, czemu nie zrobiłem tego wcześniej. Dlaczego? Zrobiłem sobie w Notion coś takiego, taką listę. I teraz wchodzę sobie przykładowo w przykładowy brief. Weźmy brief na landing page. Kolejna sprawa jest taka, że oczywiście jak wysyłałem brief do klienta, to pierwsze co tutaj, to już sobie zaczynałem pisać, że nazwa firmy, the best content, branża, marketing i później w połowie tego briefu się orientowałem, że kuźwa, przecież to jest moja templatka. To powinno być puste, powinien zrobić kopię. No to żeby temu zapobiec, wywaliłem sobie tutaj wielki czerwony napis, zrób kopię. Ale to nadal nie działało, bo potrafiłem zacząć pisać w momencie, kiedy otwierałem ten brief. To, co zrobiłem teraz, to żeby być sprytniejszym od siebie samego i uniemożliwić sobie popełnienie błędu, to edit zamieniam na copy. Kopiuję cały URL. Zaznaczam sobie tutaj w Notion. Klikam Ctrl-K, daję link, Enter. Teraz po kliknięciu w brief na stronę www od razu robi mi się kopia. Teraz tylko zastanawiam się, ile życia straciłem szukając sobie tych briefów pośród Google Docsów i sprawdzając, który jest pusty, a który pusty nie jest i czy w ogóle mam taki brief. Także mam nadzieję, że Tobie też się to przyda, że oszczędzi Ci to trochę życia. Mam nadzieję, że się pośmiejesz podczas tego króciutkiego odcineczka i jeśli to było dla Ciebie wartościowe, kliknij tego suba, daj algorytmom YouTube'a znać, że tu jest fajnie. Siema.